Siemano, z tej strony Fifus. Szybkie podsumowanko trzeciego dnia laddera. Nasza czareczka z kuszą na ladderze. Zacznijmy sobie od itemów. To jest setup, w którym będziemy farmić. Pokażę wam potem też setup do buffowania. Demon Machine z Shaelem. Mógłby tutaj być Jewel 15 i ja z jakimś innym inną opcją, na przykład Resami. Tiara, 3 perfect topazy do MF-a. Skulder, to jest niedawny upgrade. Plus jeden skill i duży MF. Używałem po prostu zbroi, 4 sokety z topazami do farmy. Budżetowa opcja też fajna. Amulecik plus 3 fire skill MF. Bełty, buty, jakieś bieganko, poison res. Poison res najważniejszy res dla nas będzie, ponieważ farmimy sobie głównie stony Tumba, Andariel, więc ten poison res tam troszkę się przydaje. Ravenfrost, nie można zamrozić, attack rating. Razor Tail, przebicie dodatkowe, razem z kuszą mamy 99% przebicia. Ring FCR, jeden nam jest potrzebny. Życie, jakieś drobne resy, też poison res, tak jak mówiłem, najważniejszy. Mage Fist, fire skill FCR. Gidzik, fire skillery, 4 tutaj do farmy nam wystarczą, do prebuffa będziemy używać więcej. I jakieś czarmiki, FHR, resy, MF, Anihilus. Nie mam torcza. Na torcza mnie nie stać, nie zamierzam go kupować. Kończę niedługo pewnie sezon taką budżetową opcją, która i tak super sobie radzi w faremce, czy to na P1, czy w większej grupie. Dobra, a jeszcze słapik, memory staff plus 3 sort skilla, dostajemy z tego 3 energy shielda i static. Bazowo staff miał 2 do enchanta i taki staw bazowy do tego memory można kupić u Drognana w drugim akcie na normalu. Szukamy staffa, ten Gnarled staff, jeszcze jest tam Battle staff chyba. Nie może być ten Long staff, ponieważ on nie może mieć 4 soketów. Zanosimy to do Larzuka i dostajemy 4 sokety. Interesuje nas taki staffik biały z opcją plus do enchanta, plus 2, plus 3 by było jeszcze lepsze. Super, można to dostać już w drugim akcie na normalu. Nie mamy staffa na całą grę. Używamy go do buffa i wzmocnioną mamy też tarczę energetyczną. Tyle jeśli chodzi o itemki, z którymi będziemy grać. Skille. Jeden Frozen Armor, drzewko Fire główne dla nas, najważniejsze. Enchant 20, synergia do enchanta, czyli ciepło 20. No i Mistrzostwo Ognia, które też tam zwiększa ten damage, który zadajemy 20. Drzewko Lightning, oczywiście chcemy tutaj mieć teleport, punkt w statika, może być troszkę więcej, ja bym się zastanawiał między 1 a 5 punktów w statika wpakować. Telekina za 20, jest to wzmocnienie naszego energy shielda, że tracimy mniej many przy każdym otrzymanym damage'u. No i reszta punktów właśnie w tego energy shielda, przy czym jeśli będziemy używać naszego staffa do buffa, mamy tutaj plus te 6 leveli Nerd Shielda, więc już jest na całkiem niezłym poziomie. I staty. Słuchajcie, siła. Tak naprawdę pod itemy. Tutaj najcięższy chyba mam Skulder. Dex też. Pod itemki głównie. Można dać troszkę więcej pod AR, ale nie ma to chyba sensu specjalnie. Demon Machine. Wymaga tutaj 95 Dexa. Wit. Chcemy mieć tak powyżej 500 HP, gramy głównie pod Energy Shielda, taką troszkę hybrydkę, HP i energia, energia reszta punktów 245 w moim przypadku. No i słuchajcie, zanim wyruszymy dalej, to jeszcze Merc, jest to Merc z drugiego aktu, z aurą akurat Blessed Aim, żebyśmy mieli większy ten attack rating, można by było się pokusić o Merca z Prayerem. Zakładamy mu wtedy ten Cure z cleansingiem i Insight broń i bardzo fajnie taki merc sobie działa. Zmniejsza nam czas trwania trucizny, leczy pasywnie i skraca też czas działania klątw. I no i Insight fajnie odnawia manę, przy czym my manę używamy tylko do teleportu, tak? Do ataku nie używamy manę, mamy zwykły atak. Mój merc ma tutaj Honsundana z Crushing Blowem, jakąś zbroję z Alorsami Goldskin. No i tego Cure'a właśnie, głównie ze względu na tą truciznę w stronę tumbach i tak dalej. Przy czym i tak wspomagam się antidotkami. Tam bardzo mocna jest ta trucizna. Mamy mało życia. Jakbyśmy mieli więcej życia, to by ta trucizna aż tak nie bolała, ale jako że gramy Energy Shield z P.E.K.K.A.
No to mała ilość życia sprawia, że trucizna jest naprawdę mocna na nas. Reakcje, jak widzicie, są dosyć słabe. O. Na minusie, ale gramy Energy Shielda, więc nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. I tak będziemy całkiem nieźle przeżywać w sytuacjach kryzysowych. Potujemy. Dobra, słuchajcie, setup do prebuffa. Używam jeszcze sobie tutaj plus 3 fire skilla tiarę. Wrzucam sobie 3 dodatkowe skillery w te wolne miejsca. I teraz dopiero rzucam enchanta na siebie, na merca, energy shielda. Odkładam te skillerki. Zmieniam tiarę z powrotem na MF-a. Jesteśmy gotowi do farmy. Staw na switchu, który mamy, ma jeszcze oprócz funkcji tego buffa podwójnego i energy shielda i enchanta. To jest też nasz staw do teleportu. Razem z nim mamy próg 63 FCR-a, równiutko. Idealnie się to zgrywa. Mamy 279 MF-a. 99% Pierce'a i damage na poziomie około 11 tysięcy. Gdybyśmy nie użyli tego setupu do prebuffa, który był bardzo, w sumie bardzo łatwy do zdobycia, niewielkim kosztem, to zobaczcie, co by się stało. Bez tego setupu nasz damage przy enchancie, enchantujemy się w ten sposób, wynosi tylko 7800 max damage. Taką prostą zmianą, hop, rzucamy skillery, enchantik i już jesteśmy gotowi. Teraz się wszystko zgadza, 11 tysięcy damage'a. Dzięki trzem skillerkom, które wrzucamy tutaj tylko na chwilę, nie chcemy sobie zapychać jak kół, chcemy mieć miejsce na podnoszenie itemów. Jeśli ktoś chce, to może sobie to zająć i wrzucać wszystko do kostki, ja tak nie lubię grać. No i ta tiara plus 3, która była, żeby zboostować ten damage. I takim setupikiem możemy sobie ruszyć dalej. Jeszcze tylko sobie rzucę Energy Shielda. I polecimy sobie, zabijemy Andariel jeden raz. I może jeden raz wam pokażę tego stunu Tumna. Jest. Wlatujemy. Raz, dwa, trzy. Andariel nie ma. Na P1. Szybka akcja. Bardzo fajny buildzik na farmienie Andariel. Antidotum, jakby nas zatruła, byśmy pewnie mogli użyć, bo ta sztrucina mocno by działała. No i jeszcze Stony Tomb. Wlećmy sobie szybciutko. Enchant, który używamy, trwa dosyć długo. 960 sekund, więc na spokojnie można przefarmić kilka lokacji w jednej gierce. Zostawić gdzieś awka na chwilę. Ten enchant i tak nam powinien wystarczyć. Stony Tomb, lokacja tutaj na Rocky Waste. Trzeba znaleźć do niej tylko wejście, to jest jedna rzecz, która jest taka trochę nieprzyjemna. Zazwyczaj szukamy tego wejścia przy ścianach. Zawsze powinno być gdzieś w pobliżu ścian, czasami te ściany mogą być też na środku takie. Mogą się wylosować te tile. Lecimy. Tutaj uważamy, słuchajcie, tylko na potwory, które mają poison damage, magowie. Zwracamy uwagę na ten poison i używamy antidotów. Rękawiczki sprawdzimy. No inny elemental damage też mocno nas bije. Mamy niskie teresy, ale staramy się trzymać z daleka. Merc troszkę przed nami. Lightning tutaj też potrafi zaboleć. Parę strzałów, jak widzicie, fajnie bardzo czyści ta pusza. Im większa grupa, tym lepszy efekt. Możemy to tutaj przetestować, patrzcie. Dwa strzały dosłownie na dwie paczki wystarczyły. No i tutaj mamy truciznę. Uważamy. Pokażę wam zresztą, jak to wygląda, jak zostaniemy zatruci. Otworzymy sobie jakieś skrzyneczki. Staw sprawdzimy, może jakiś upgrade lepszy do prebuffa. Na przykład Enchant plus Energy Shield Staff z 4 sokety. To by było najlepsze, co może być dla nas. Dobra, dajmy się zatruć. No i popatrzcie, bardzo szybko to życie spada. Nie jesteśmy praktycznie w stanie potem się wyleczyć do tego antidotum. I to wszystko na resie poison 70 parę. Z aurą cleansing na mercu.
Bez z niższym resem jest tutaj naprawdę ciężko, jeśli chodzi o poisona i trzeba unikać po prostu tych poison ataków i mieć w pogotowie te antidota. Tak wygląda właśnie ten buildzik. Bardzo przyjemnie się tym gra, bardzo przyjemnie się robi stony Tumba, Andariel. Można sobie pograć też inne lokacje, najlepiej z kimś na wyższym playersie. To wszystko na dzisiaj w sumie. Dzięki za uwagę. Bardzo możliwe, że na takim setupie zakończymy sezon. Budżetowy setupik, udało się fajnie pograć. Wystarczający do MF-owania, żeby sobie pograć solo, żeby pograć sobie w większych grupach. Niepotrzebny Infinity, niepotrzebny Torch dla czarodziejki. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda taka zmaksowana postać, to mam taki poradnik sprzed roku, w którym nie wspominam na przykład o tym staffie, który jest świetną budżetową opcją. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wpadajcie na Twitcha FIFUS92. Trzymajcie się.